Dzień dobry. Właściwie kontynuujemy z poprzedniego tygodnia odcinek, bo mam w zamiarze jeszcze bardziej zacieśnić relacje Ignacego oraz Emila. No i chcę w końcu ten aparat z Moskino. Czy nam się uda? Dzisiaj zobaczymy, nie? Bo ta kariera idzie troszeczkę wolno ze względu na to, że nie można sprawdzać jej progresu jakby przez komputer. Kicha, no ale co poradzisz, nie? Co poradzisz, jak nic nie poradzisz? No co poradzisz? Nie znalazłam jeszcze fryzury, która by pasowała na nie. A więc na razie sobie odpuściłam tę misję. <gry> Dobra, Ignaz, bo Ty tam sobie bałsisz, 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 a fajnie by było dalej pogadać z Emilem. Także może yy, dołącz do swojej żony i Emila i yy, pogadajcie ze sobą po prostu. <gry> fajnie by było, no nie? Ażka montowała. Na razie można by było to odpuścić, tak naprawdę. Tylko cyknąć te foty właściwie do zlecenia. Simon oświetlonym oświetleniem studyjnym. Czy to jest oświetlenie studyjne? Okej, okay, chyba. Nie wiem. Rozświetlony promieniami las. To będzie można tak y, podciągnąć, że to jest wiecie. Gra światła, gra cieni i tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak naprawdę można byłoby zuzi zrobić fotkę. Także może, może zuzia. Jak już tutaj jest w pobliżu, to ją wykorzystamy. Czemu nie? Festiwal smaków. Można by było się w sumie przejść, ale chciałabym naprawdę tę karierę ruszyć. W ogóle tak, oprócz tego, że sobie teraz będę robiła fotki i zuzi, to chciałabym was zapytać w sumie o, o taką jedną rzecz. Ehm, mianowicie, fajnie by było, żeby na przykład za jakieś dwa odcinki zrobić ślub dziewczynom, no nie? No i jakby, no wszystko spoko. Tylko. Ojejuzuzia, ona się w ogóle wprawiła jakoś w to modelowanie, matko kochana. W każdym razie, fajnie byłoby zrobić ten ślub jakiś specjalny i zastanawiam się tak na dobrą sprawę, czy może nie macie jakiegoś pomysłu. Ostatnio ja mam straszną pustkę, nie wiem, coś, coś mi nie idzie tak kreatywnie. Może to dlatego, że strasznie wykańczają mnie yy, projekty na studia. <laughs> strasznie się dużo tego uzbierało. Jeszcze te zajęcia online, wiecie jak wyglądają, są troszeczkę takie irytujące. No i troszeczkę mnie to wypaliło, nie powiem, nie będę, no wiecie, ain't gonna i troszeczkę mnie to wypaliło. Praktycznie w każdym odcinku, w komentarzach wrzucacie mi jakieś ciekawe pomysły. Ojej, Zuzia! Um, to myślę, że teraz też wpadniecie na coś fajnego. Poza tym wydaje mi się, że to by było fajne wyróżnienie dla um, osób, które faktycznie się udzielają w komentarzach. Oczywiście yy, nie róbcie jakichś hardkorowych rzeczy, bo mówię... <słuch> Ja mam jeszcze po prostu zapiernicz z uczelnią, więc tak. Ale chciałabym tak jakoś was też wciągnąć kreatywnie w dziedziców, zwłaszcza, że teraz wszyscy siedzimy w domach i. no ciężko jest z tą kreatywnością, chyba teraz. Nie ma za bardzo czym się zainspirować i tak dalej. Pomyślałam, że to byłaby taka fajna forma interakcji z wami. Dobra, foty porobione. Oczywiście, że się pościnało wszystko. Jak zwykle. Okej, okay, działam. Dzięki Zuzeł, jesteś wolna. No, jak to? Przecież jest tutaj studyjne oświetlenie. Wow. Ej, no, bez jaj. Co jeszcze, taką lampę mam tu wcisnąć? Bez przesady, nie? Nie mają one żadnych specjalnych interakcji, nie wiem, czemu to się nie zaliczyło. Może, może się coś zbagowało po prostu. Może kolor muszę zmienić. Dam jakiś taki błękitny. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. Trochę kicha, nie powiem, bo. No nie, no, przesunęłaś się, no halo. Wow. O oh wow, dobra, zaliczyło. Ciekawe, że wcześniej nie zaliczyło, a teraz nagle tak, ale no dobrze, nie będę się sprzeczać. W końcu to jest The Sims. Um, ojej, my tu mamy strasznie dużo zdjęć. Wiem, że um, te są z teraz, bo dwa zrobiłam tylko. Albo i nie. Te zbliżone takie były. O, to jeszcze jest z teraz. To nie jest z teraz. <laughs> to można zostawić w sumie, bo Zuzia się tutaj tak w ogóle wypozowała. Mm, nie wiem, dodamy ramkę y, ciemne drewno i damy Zusi do sypialni. Może jeszcze jedno? To na przykład. A czemu niby tutaj nie mogę powiesić? Ciekawe. O, okay, a te dwa trzeba schować zaraz Aszy, tylko, fuf, wiecie co? Najpierw zajmę się tymi wszystkimi zdjęciami ojca i tak dalej, które ma przy sobie, to dostaniemy i trochę sławy u niej i tak dalej. I się będziemy zajmować resztą dopiero. Dlatego może sprzedaj do publikacji od razu, żeby się już nie cackać. Aha, ty nie możesz wyjść stąd. No świetnie, bo tak, bo lampa studyjna oczywiście. No to jeszcze raz. Sprzedaj do publikacji wszystko. Chociaż może nie wszystkie. Może zostawimy to. O. Cute? Nie wiem gdzie. I swear, nie wiem gdzie. Chyba że tu. Niech będzie. I teraz te foty, które dałam do wyposażenia, trzeba wysłać jako e, wolny strzelec. No a tą resztę też można tak naprawdę sprzedać po prostu chyba. Świetnie to ja tu chciałam, żeby Ignac z Emilem e, zacieśnili więzi, a widzę, że Emil chyba sobie albo poszedł, albo nie wiem, gdzie jest, a Ignac w ogóle śpi. No nie, no po prostu. Uuuh. No trudno. Właśnie, moi mili, bo ja wiem, że co do tego, że Asza zostaje dziedzicem u nas oficjalnie w tym pokoleniu, zrodziły się pytania dotyczące tego, co jest z dziećmi i tak dalej, bo ona przecież jest zlaną Laną, na, 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 Jak to niby tam miałoby to wyglądać? Słuchajcie, dziedzice są aktualnie na piątym pokoleniu, które już w ogóle jest w połowie. I wydaje mi się, że tam, no, minęło bardzo dużo czasu i technologia ruszyła do przodu. I na przykład mogłyby dwie kobiety mieć ze sobą tam dziecko. Poza tym, halo... Halo, mamy De y, Sims 4, opcja gender i tak dalej. Można na przykład po prostu jeżeli się już uprzeć, że to Asza powinna rodzić dziecko tutaj, bo jest dziedzicem i tak dalej, to można zawsze lanie po prostu ustawić, że ten sim będzie mógł zapładniać innych simów i po prostu zrobić im normalnie dziecko. I to nie będzie w ogóle żadnym problemem tutaj. Słyszałam, że z tej opcji niestandardowe ustawienia płci potrafią wyjść czasami różne potworki genetyczne, ale ja ogólnie jakiś czas temu już próbowałam u nich tam robić jakieś mieszanki w sensie u dziewczyn po prostu tym tutaj plusikiem z dodaj sima, gdzie wiecie łączycie dwóch simów i możecie stworzyć na ich podstawie jakby ich dziecko i powiem wam, że dziewczynom nie wychodzą jakieś straszne potworki z tych dzieci, Także na dobrą sprawę nie wiem, ciężko trudno mi powiedzieć, obu nigdy też nie robiłam czegoś takiego w czwórce i to będzie tak naprawdę pierwszy raz, gdzie taką ewentualność wprowadzę po prostu do swojej rozgrywki, ale wydaje mi się, że to będzie spoko, tylko trzymać kciuki, żeby po prostu nie wyszły potwory, no nie? No, także tak myślałam, jakby nad rozwiązaniem tej sprawy. Zresztą, wiecie, kto grał w trójkę i posiadał dodatek Skok w przyszłość, ten wie, że tam w ogóle taka opcja była dostępna. I jakby wtedy nikogo to nie dziwiło, dlaczego ma to kogokolwiek dziwić teraz, prawda? No, także tak. To sobie uwidziałam już naprawdę do długiego czasu, tak na dobrą sprawę, odkąd Asza była dzieciakiem. I no, raczej nie zmienię zdania. Wręcz jestem pewna, że go nie zmienię, a nie że raczej. Także, jeżeli się komukolwiek to nie podoba, no to przykro mi, <laughs> ale tak będzie i już. Hmm, a gdyby tak z y, iść na y, 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 te zbiórki charytatywne, tylko oczywiście, że Lana musiała y, do komputera się przykleić, fajnie by było, bo. Jej niewiele brakuje tak naprawdę z tego rozstrzygania konfliktów, żeby mieć e, cechę tą pozytywną. Kontrolowanie emocji to już wiecie, trudno. <laughs> Raczej nie sądzę, żeby się udało, ale można by było spróbować właśnie iść nią na zajęcia wolontariackie pod kątem właśnie rozstrzygania konfliktów. Może marsz na rzecz walki z chorobą? Niech będzie. Ona musi podejść do komputera, nie, nawet nie musi. Ciekawe, to dlaczego ta interakcja jest w takim razie na komputerze? <laughs> Oba zdjęcia, aż zostały zaakceptowane. Super. Teraz musimy tylko czekać, tak naprawdę, na to, aż wrócą do nas do domu, co jest strasznie w ogóle czasochłonne. Wydaje mi się, że dopiero za jakieś właśnie dwa odcinki przed tym ślubem uda mi się w ogóle um, tę karierę podciągnąć do tej oceny. Wspaniała, czy jak to tam się nazywa? No cóż, no. Będzie musiała podjąć nową karierę na nową drogę swojego życia. No trudno. Co poradzisz, jak nic nie poradzisz? Czasem tak bywa. Właśnie, Ignac może te łóżka ulepszyć. Biedny Laneł w ogóle smutna jest. A, Asza. Ojeju. Niekoniecznie. Chociaż może dobrze, że ta transmisję wyłączyłam, bo teraz y, już miałam mówić, że. Y, po co ja wyłączam transmisję? Ale jak ona ma iść i pocieszać Lane, bo to miałam w zamyśle, to może faktycznie lepiej, żeby to było poza transmisją, a nie, że będą tam udostępniać jakieś w ogóle y, wszystkie elementy swojego życia. Ehm, podziel się ciężarem emocjonalnym. To jest chyba to, prawda? Co to w ogóle za podrywanko? Ja tutaj podziel się yy, ciężarem emocjonalnym, a te się podrywają like, what the hell? Powąchaj świeże ubrania? Jak to w ogóle wygląda? Aha, okej. Okay. A bo jej w ogóle. Aha, dobra, wszystko jest jasne. E, żałoba jej spadła, czyli oczywiście, że Asza nie wykona teraz tej interakcji, bo no nie ma po co, tak? Ojej. Wiecie, co tak się teraz zastanawiam, może da się oszukać tę karierę, Bo e, gdyby się dało na przykład wysłać te zdjęcia teraz na e, z Instagrama, to by nam ona ruszyła do przodu. Ale widzę, że tutaj jest wyślij zdjęcie do akceptacji klienta. No chyba, że no, chyba, że to trzeba przez komputer. Mm. Nie, musimy, widzicie? Nie da się. Musimy poczekać, aż te zdjęcia do nas faktycznie wrócą. O, lipa straszna. Szkoda. Szkoda, 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 bo bym znalazła eksploita i bym go wykorzystała, <grym> jak to ja mam w zwyczaju. No co, no, lubię znajdować eksploity, ok? To jest śmieszne. Ja ogólnie lubię właśnie takie podejście bycia beta testerem, jeżeli chodzi o gry. A, a czwórka momentami naprawdę brzmi jak beta. <grym> nie, naprawdę, nie chcę być okropna, ale to, to seria czasami, czasami głowa mała poważnie. <grym> Kontrolowanie emocji jej wskoczyło, a właśnie. Y nie to, co trzeba, ale no trudno. <laughs> co poradzisz, jak nic nie poradzisz, nie? Nie wiem, co jest pod co tak naprawdę. W sensie, jeżeli chodzi o te zajęcia wolontariackie, nie wiem, które tematy są pod które skłonności, bo tam właśnie jest chyba pięć różnych e, jakby wolontariatów i wydaje mi się, że każde z nich odpowiada jakby konkretnym skłonnościom. No ale cóż. <laughs> nie wiem, które po prostu jest pod które. No, ruszyliśmy jej kontrolowanie emocji, tak? Trudno. Lepszy ryc niż nic. <laughs> Zanim zaczniecie mi krzyczeć, że Ignacy nie poszedł do roboty, to ja mu wzięłam dzień wolny, tylko po prostu nie załapało. I no cóż, trochę, trochę lipa, ale co poradzisz, jak nic nie poradzisz? To w takim razie wydaje mi się, że Asza może się po prostu zająć dalej montowaniem. Może nagra jeszcze jakiś filmik dzisiaj, chociaż widzę, że chyba nie zdąży. Ignacy chyba idzie spać. Aha, możesz po prostu w łóżku, Ignac, ale, ale okej. Okay. Nie będę się sprzeczać z tobą, bo jednak y, nie chciałabym od ciebie dostać. Możesz się nie teleportować, bardzo cię proszę, nie? Dziękuję, dziękuję. Lubimy umiarkowanie. Dobra, Asza ogarnęła montowanie. To wydaje mi się, że recenzja paletki Sailor Moon, czyli czarodziejki z księżyca, musi trafić teraz do sieci. <laughs> Dobra, dziewczyny, do spania. A ta widzę z jednego komputera na drugi. O co chodzi w ogóle? <laughs> No nie, no i znowu deszcz. Może jeszcze powiedzcie mi, że znowu burza. Ostatnio u dziedziców cały czas pada. Jest lato. O -a -a. Czemu ja mam zawsze taki niefart do tej pogody? Naprawdę. Cały czas mi po prostu w Sim zachleje. Czuję się jakbym była w Polsce. Zuzia zaraz będzie w ogóle młodą dorosłą, a nie znaleźliśmy jej kawalera. Jak tak można w ogóle? Nawet już nie pójdzie do szkoły, więc nie mam jak poznać nią Simów. Trzeba będzie chyba yy, zaktualizować Klub żółtej wstążki. Wywalimy Feliksa. wywalimy Małgorzatę i Magdalenę. Zmienimy logo klubu przede wszystkim. I teraz tak, zasady rekrutacji. Kategoria wiek. Młody dorosły nastolatek. I kogo możemy tutaj dodać? Widziałam w komentarzach, że Iwo poniedziałek i w ogóle Zuzia to powinno być true i tak dalej, ale nie. Nope. Ej, kurde nie ma takich ciekawych Simów za bardzo, naprawdę. Kicha trochę. Janusz Dziedzic XD. Nie spodziewałam się, że, że jest tak mało ciekawych simów, i w ogóle mało mi się ich wyświetliło strasznie też. Chyba tylko mm, znajomych, tak naprawdę, wyświetliło. No, nie, no, chyba się na razie jeszcze wstrzymam. Chyba się wstrzymam. No, zdecydowanie chyba się wstrzymam. Na razie będzie jedyna w ogóle w swoim klubie. <grym> Jedyny członek klubu to jego założyciel. <grym> Laneu, Stałę. I Aszę też wstałę, to może, może Asza w końcu podzieli się tym ciężarem z Laną super by było. Czy to było coś innego? Mi się wydaje, że to jakoś inaczej się nazywało. O, ukój, emocje. Właśnie, to jest to. No, Lana, już spokojnie, zaraz nie będziesz taka smutna, a przynajmniej Asza po prostu weźmie chyba smutek od ciebie, bo tak to chyba działało. Aha, no tak, bo dostały oczywiście kurde spokoju. Nastrój skupiony i już nie działa, no po prostu jaja. Możesz się odsmucić? Znaczy zasmucić właściwie, Lana? Aha. Wow, tośmy poszaleli, naprawdę. Dziedzice, żywiący się ciastem. A nie, Ignaz wziął sobie um, klops po włosku, tak? Jedyny mądry. Aż, a szata, ty może weź sobie, nie wiem, wyślij aktualizację, nagraj filmik, może. Porady kosmetyczne? Może modowe jednak tym razem. Dawno nie nagrywała nic modowego, więc wydaje mi się, że to będzie odpowiednie dla jej kanału. A może popracujemy w ogóle z domu, laną, please ja chcę z domu. Badaj tematykę ekologii, ok? Patroluj ocean. <laughs> Pójdziemy z aszą. Dobra, badaj tematykę ekologii, a później sobie ogarniemy to. Może za ten czas Asza ogarnie kolejne zlecenie, i byśmy nawet zdążyli z tym wszystkim, że na przykład zrobić foty aszą i jeszcze laną pojechać na, na te plaże. Jak ja to dziwnie powiedziałam? Pelarze. Pelarze. <ścoughs> Asza. Mundurek, swój stary OMG. No, mówiłam, no. Przylepiła się i koniec. Straż już będzie cały czas po prostu e, jogowała. To samo było z Akasią. Oh my god. I z y, ale się też. Z Alesią też było dokładnie to samo. No i Kuźwa znowu burza. Wiecie, co ja już mam dosyć? pół roku. Zmień pogodę. Słonecznie ciepło. Przez. Ma być, kurde, tak przez 15 godzin. Please. Bo już mam dosyć. Ja już mam po prostu dosyć wiecznego deszczu i wiecznych burz. I jasne, że burze się zdarzają latem, ale po pierwsze nie trwają całego dnia, a po drugie nie, trwają, nie są po prostu codziennie, nie? Te burze. Więc... Yy, come on! Jak chcesz zatytułować ten filmik? Jak ubierać się tego lata? W tym filmie pokazuję tegoroczne trendy letnie. No i zarąbiście. Let's go! Bup. Poczta do nas jeszcze niestety nie przyszła, więc no, Asha może po prostu chyba pomontować filmy, nie? Sad Face, no ale co poradzisz? Uh, poczta. O Wilku mowa. Asza, zasuwaj. A młoda niech pójdzie na wolontariat. Może tym razem ta jadłodajnia? Zobaczymy, co jej wzrośnie, jak pójdzie na jadłodajnię. Okej, okay, bierzemy pocztę. Jest, mamy foty. To teraz musi jeszcze opublikować. Jak nam w ogóle skoczy ta ocena? Jestem ciekawa, o ile nam skoczy. My w tym tempie to się nigdy nie dowiemy. Wiecie co, ja sobie tylko szybko zapiszę grę. <laughs> Dziady są jutro. O oh, damn są. Co teraz? Dowiemy się, czy się nie dowiemy? No, tak, jeszcze ze dwa zlecenia, i chyba się uda co? Tak mi się wydaje. Dobra, w takim razie szybko kolejne. Ubrania sportowe dla leniuchów. Niech będzie. Oho, Zuzanna zauważa, że zupa się skończy. Kurde, ale ciężko to powiedzieć. Zuzanna zauważa, że zupa się skończy. <grywa> Zanim wszyscy goście zostaną nakarmieni, powinna zacząć podawać mniejsze porcje czy wrzucić do garnka trochę dodatkowych składników, dzięki czemu wszyscy będą mogli się najeść. Nie, no dodaj więcej składników. Zupa jest nawet smaczniejsza niż wcześniej. Świetnie. Aha, odpowiedzialność. O nie, no trudno. Ryzyk fizyk widzę. Czekamy <grywa> foty Lanie w stroju sportowym. Zapiszę sobie grę, bo oczywiście, żeby mi nie wykrzaczyło jej po drodze, bo by było, no trochę bieda by była, nie? <laughs> niech będzie w sumie ten las, powiedzmy, że poszła pobiegać w lesie. <laughs> dobra. Mamy kolejne foty. Zrąbaliśmy. To jest zrób zdjęcie dwóm simom. To stop, to dobra, dobra, niech Asza się yy, siknie i niech Rosio to szybko przyleci. Jest nawet chyba w stroju sportowym, także spoko. Dobra, może się uda, może się uda. No, świetnie, no, przesunęli mi się tak, że muszę im uciąć kończyny. No, straszne. Dobra, trudno. Dobra, mam nadzieję, że teraz się uda. Dobra, mamy też widzę akceptację. I co jest najśmieszniejsze, to klient zaakceptował te foty, gdzie lana była w ogóle sama. Ale okej, okay, nie ma problemu, jakby nie jestem zła. <ścoughs> to teraz jeszcze lecimy z laną um, na te plaże <ścoughs> i zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. W sumie jestem ciekawa. Bo tam jest jakieś patrolowanie plaży, yy, i nie wiem, czy to jest jakby z poziomu morskiego, czy z poziomu takiego yy, piaskowego. <laughs> nie no, plażowego, wiecie, że po prostu na plaży musi łazić i tam szperać, czy coś? Czy, czy faktycznie musi popływać po tej wodzie tam? Ciekawa jestem, no bo w sumie ma tę łódkę, nie? Dobra, to niech sobie siknie. Aha, wow. Usarane jakieś to. Nowe zdjęcia też zostały zaakceptowane, także okej. Okay. I'm not even mad. Dobra, to możemy lecieć. I to jest jaka plaża? Młapa. Młapelam, młapelam. Młapelam. Pływając wyspiarskim kajakiem lub wodoświstem. O, widzicie, czyli jednak. A czy ci simowie. czy Cis... inaczej? Czy Simowie mogą we dwójkę pływać na tej łódce, bo tak to z Aszą mogłaby sobie popływać? Mualpam, gdzie jest to. O, tutaj. Mua, nie palm, tylko mułapelam. Mułapelam. Ok, to chodźmy tutaj. I co, i żegluj tutaj? Może. Jeszcze pada, oczywiście, no bo przecież jaka pogoda mogłaby być dla mnie, no nie, ale wow. Trudno. I co, odpłynie jej? No nie. A, bo to się chyba nie da razem. Ale słabo. No to aż nie wiem. Połóż sobie ryby, czy coś. Aktywuj kwietny żagiel? Co to znaczy? Opłyń? Czy to jest to? Nie wiem co to znaczy, nie wiem jak to wykonać w ogóle, naprawdę. Aktywuj kwiatny żagiel, co to jest? Nie, to jest chyba to opłyń, widzicie? Bo y, włączyło nam się to zielone coś dookoła, które ma pokazywać progres, więc wydaje mi się, że to jest chyba to opłyń faktycznie. Asza, biedna... A nie, Asza, co ty robisz w ogóle? Asha sobie zdecydowała, że będzie uprawiała snorkeling. Ojej, ale ta pogoda to się już w ogóle zepsuła teraz. Przed chwilą jeszcze było tak fajnie, słonecznie, a teraz tu wszystkich, a totalnie. Oej. No dobra, czyli I'm on the boat. I'm on the boat. Everybody look at me because I'm sitting on the boat, tak? I to jest wszystko. No to faktycznie ciekawa ta kariera ekologa. Myślałam, że nie wiem, będziemy zbierać jakieś próbki, bo to są te takie zielone dziabongi i że to się zbiera. Wiecie o co chodzi w Sulanii, Pewnie już większość z was sobie to ograła. A tutaj wychodzi na to, że sobie po prostu pływamy kajakiem i do widzenia, nie? Nawet to kajak nie jest do końca, a nazywa się kajak. Dziwne to wszystko, naprawdę. No nie, i Lanka w ogóle jeszcze dostała teraz yy, smutny nastrójnik. No nie. <laughs> Ona naprawdę uprawia ten snorkeling. Asha, to może, nie wiem, zamiast tracić czas, to na przykład, o. Sprzątniesz plażę, i wtedy nam e, jakby podskoczy Sulani ze swoim poziomem ładności. No, to było to opłyń. A co chodzi z aktywuj kwiatnyża? <laughs> Aha! One eternity later. A, ojej, ale to jest romantiko. Szkoda tylko, że jeden sim może być na tej łódce, nie? <głosy> <głosy> Czy ty możesz tu przypłynąć? Żegluj tutaj. O, ale jaja, i będziesz nawalała kwiatkami. <noise> Jak to w ogóle dziwnie wygląda, serio? Hi! to jest Syrenka. I co wejdziesz do wody i się zmienisz w Syrenkę przy nas? Jak w trailerze. A to nie. To nie była Syrenka? Czemu się nie zmienia? Stwierdziła, że pożegluje i nie będzie używała płetwy. Czy tam coś? No trudno. Asza znalazła palce Sulani. <grywa> Ile tych paluchów Sulani jest na tych wszystkich plażach? Co? I co, jak teraz opuścisz kajak, to możesz go schować do wyposażenia, tak? W wodzie? A, okej, okay, dobra. Kolejne palce Sulani. No mówię, tych paluchów tutaj jest po prostu strasznie dużo. Serio, podpłynęłaś taki kawałek, jeszcze zostawiłaś ten kajak tutaj. Schowaj do wyposażenia, please, i usuń pojazd wodny z ulubionych. Bo to jest po prostu patologia, jak one, y, jak Simowie się zachowują po prostu z tymi pojazdami, z tymi rowerami, z teleportacją magowie. Nie wiem, to powinno być jakieś takie ograniczone, że naprawdę jak jest dłuższy jakiś zasięg do przebycia, to faktycznie niech oni sobie tak yy, podróżują, ale kiedy to tak wygląda, to po prostu patologii, nie? Gdzie ty lecisz? Gdzie wy wszyscy lecicie? Czemu wchodzicie do wody? Co się dzieje, Halo? Eee jeszcze się teleportują. Boże, co ty mi się tak dzisiaj to baguje wszystko? Mają parasolki, a mają nastrójniki, że są mokre. Dobra, tam trudno. No normalnie miłość w czasie sztormu. <grym> Słuchajcie, dajcie mi znać co do tego ślubu. Tak jak już mówiłam, wydaje mi się, że to będzie naprawdę fajna forma interakcji. Kurde, w ogóle jakiś sztorm, a te sobie siedzą na tej plaży masakra. No tak, no rower, no oczywiście, że tak. Dobra, już trudno. <grym> yy, fajnie ci się tam z ręką zrobiło, Asha. Aha, ona zostawiła tak ten rower i, i tyle, tak? Nie wzięła go nawet, sobie poszła. Wow, niesamowite. Dobra, wiecie co ja straciłam wątek. Po prostu się z wami pożegnam. <grymne> Dzięki wielkie za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to wiecie co robić. Linki do Discorda, Facebooka, Instagrama są w opisie. No a my słyszymy się kolejnym razem. Pa! pa!